Profesor Jan Miodek to postać nierozerwalnie związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Dzięki inicjatywie wrocławskiego MPK pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli usłyszeć jego głos na jednym z przystanków. Przystanek, którego nazwę będzie odczytywał profesor Jan Miodek, zmienił nazwę z Uniwersytet na Uniwersytet Wrocławski. Językoznawca, jak podkreślił rektor uczelni, jest nie tylko profesorem nadzwyczajnym, ale również rozpoznawalnym. Jest w ogóle dumą naszego uniwersytetu od lat. Prowadzi nie tylko wspaniałe wykłady i działalność naukową, ale przede wszystkim popularyzatorską. I dlatego jest to realizacja tej trzeciej misji uniwersytetu, mianowicie właśnie społecznej. Inicjatorem uhonorowania profesora Miodka jest prezes wrocławskiego MPK, który bardzo szybko przekonał go do takiej współpracy. Po pierwsze ja, jak i dziesiątki tysięcy wrocławian, zawsze byłem wielkim fanem profesora Miodka. Po drugie, pan profesor Miodek od kilkudziesięciu lat jest fanem komunikacji miejskiej. Jest jej stałym pasażerem, więc myślę, że te dwa elementy, jak połączymy w jedność, to uważam, że powinniśmy nawzajem się siebie docenić. Profesor Jan Miodek, jak na jednego z najbardziej rozpoznawalnych językoznawców w kraju przystało, dołożył starań, aby nazwa przystanku została odczytana w sposób przykładny i modelowy. Wszystkie wydawnictwa dopuszczają już ten akcent swojski na przedostatnią sylabę, czyli uniwersytet, ale ja absolutnie nie, szczególnie do takiego oficjalnego nagrania postanowiłem zaakcentować elitarnie, tradycyjnie, proparoksytonicznie, czyli przycisk padający na trzecią sylabę od końca. Uniwersytet Wrocławski. To jest akcentowanie wzorcowe. Prezes wrocławskiego MPK nie ukrywa, że w przyszłości zamierza wyróżnić w ten sposób kolejne instytucje i ich reprezentantów. To pierwszy taki przystanek, a tak naprawdę po Arkady Kapitol drugi, ale nie ostatni. Mam kolejne pomysły i w najbliższym roku sukcesywnie będziemy Państwa zapraszać na podobne tego typu uroczystości, bo jest jeszcze kilka miejsc, instytucji, które we Wrocławiu warto by uhonorować. Uniwersytet Wrocławski. Głos profesora Jana Miodka można usłyszeć dwa razy, na wysokości przystanku Uniwersytet Wrocławski oraz wcześniej, kiedy językoznawca zapowiada przystanek. Echo 24, Mateusz Lubański.